Hej kochani, to znowu ja. Dzisiaj nocna zmiana. Patrzcie, jaką mamy przepiękną pełnię. Romantyzm całości, kochani. Więc tym romantycznym akcentem chcę zabrać moje podopieczne dzisiaj z powrotem do domu. Godzina późna, pewnie jest grubo po 22, albo przynajmniej coś koło tego. Przyjeżdżam po pszczoły przeważnie bardzo późno, ze względu na to, że chciałabym, aby wszystkie pszczoły lotne były już w ulu, żeby tu nic nie pozostawało. I staram się tak zawsze robić. Jeżeli bym przyjechała troszeczkę wcześniej, to zawsze na pasieczysku zostawiam ulik weselny albo ulik odkładowy i biorę go przy następnej okazji, kiedy pada deszcz. Tam jest zabezpieczony wtedy właśnie ten ulik odkładowy w pokarm, w leczenie i już się nie martwię później, że on może tam troszeczkę dłużej postać. Ja tu mówię o pasiekach hobbystycznych, nie mówię tutaj o pasiekach zawodowych, gdzie się jedzie 400-500 km. Tutaj od razu uprzedzam, różne każdy ma możliwości, aczkolwiek nawet jakbym chyba jechała 400 km, to bym zapewniła sobie tam jakiegoś pszczelarza, który by mi ten ulik odkładowy tam postawił po moim wyjeździe, tak aby sobie zabrał później właśnie tą pszczołę lotną, która by mi mogła zginąć. Tutaj pod tym względem zawsze są sposoby. Kochani, jeżeli chodzi o przygotowanie rodzin, czy to o wywiezienie, przywiezienie, czy teraz może kupujecie rodziny pszczele i chcecie je przywieźć, to jedziemy po takie rodziny właśnie jak najpóźniej. Im później się da, tym lepiej dla Was, więcej pszczoły lotnej macie w ulu. Pamiętajcie tylko, że zawsze ule muszą być spięte pasami, szczelnie pozamykane wlotki i jeżeli by się Wam coś zdarzyło, że zapomniecie wentylacji, pamiętajcie, zawsze możemy czymś upchać. Kochani, nie podajemy wody do ula. Pamiętajcie, że pszczoły się stresują, podnoszą temperaturę i po prostu będą się nam szybciej mogły zaparzyć. Tutaj patrzymy na to, żeby były szufladki higieniczne otwarte. Jeżeli nie macie szufladek higienicznych, to wtedy staramy się otwierać wszystkie wentylacje, czyli ściągamy daszek i kładziemy na pajączkach, ściągamy dekielki z pajączków i zostawiamy same pajączki. To już jest duża wentylacja. One sobie będą wentylować. Jeżeli wkładacie do samochodu, pamiętajcie, że nie włączamy sobie wtedy ogrzewania. Staramy się uchylić okno, tak żeby po prostu jak najszybciej dojechać do domu. Wszystko zależy na jaką odległość jedziecie. Wiadomo, że jak to jest pół godziny drogi, czy tam 40 minut, nic się im nie stanie, ale jeżeli faktycznie droga jest 2-3 godziny, to wtedy starajmy się im jakoś to powietrze dostarczyć. Chyba że jedziecie na przyczepce, której nie mam jak dopiąć. No to wtedy, kochani, mają raj na ziemi, jak się to mówi, morską bryzę, leci tam powietrze z każdej strony. Wtedy się tak bardzo nie martwimy o to, że im będzie ciężko, szczególnie, że o tej porze dnia czy nocy, to już mamy chłodnawo. Aczkolwiek, powiem szczerze, u nas jest ciepło, więc można siedzieć i przewozić ule. Tym miłym akcentem. Do zobaczyska.